Cześć, tu twórca Tracker Cam. Pozyskanie żaru, następnie płomienia z wykorzystaniem łuku ogniowego jest dosyć łatwe, jeśli naciąg będzie wykonany z linki syntetycznej. Taka linka posiada dosyć dużą odporność na przetarcie, dosyć dużą żywotność. Jeśli takiej linki nie będzie, linkę można wykonać z materiałów dostępnych. I tutaj dwie linki wykonane z materiałów naturalnych. Tą tutaj skręciłem z łukiem lnu. I druga wykonana z lipowego łyka. Trzecia wykonana z pasów wciętych z bawełnianego t-shirtu. Linki z materiałów naturalnych podczas użytkowania muszą być nieco wilgotne, ale nie bez przesady, tak by woda nie spływała po świdrze do gniazda. Linka sucha nie będzie nadawała się do użytku, bardzo szybko zostanie przetarta. Najlepiej wykorzystywać linki wykonane ze świeżego łyka zaraz po jego zdjęciu. I tutaj linka także wykonana z lipowego łyka, już zużyta, wytrzymała 5 wierceń, właściwie 4, przy piątym została przetarta. Pierwsze wiercenie służyło wykonaniu gniazda, rozgrzaniu świra, następnie 3 wiercenia zakończyły się sukcesem, został uzyskany żar, a następnie płomień. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zatem, tak jak pokazałem, trzy linki. Linka syntetyczna paracord i dwie improwizowane. Linka bawełniana i linka z lipowego łyka. Improwizując, dosyć łatwo uzyskać ogień. Oczywiście ważne także, aby odpowiednio dobrać rozpałkę i poszczególne elementy zestawu. Deska, świder, łuk i docisk. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.